Jestem Iweta Michalska, mam 19 lat, mieszkam w Golinie pod Jarocinem. Interesuję się, w zasadzie ostatnimi czasy nad tym się zastanowiłam, bo stwierdziłam, że interesuję się wieloma rzeczami, bo każdy dzień dla mnie jest czymś nowym. Każdy dzień wnosi w moje życie jakąś nową dawkę informacji, wiedzy i to jest fajne, bo będę miała kiedyś w przyszłości wiele wspomnień. Talent. Nie jestem obdarzona jakimś tam, nie wiadomo jakim talentem, ale słucham muzyki, która wśród rówieśniczek tutaj nie jest zbytnio znana, to jest metal. Wszystkie gatunki metalu, więc heavy metal, metalcore, deathcore, to jest dla mnie coś, czym żyję. I co jest dla mnie jakąś fascynacją, tym bardziej, że mieszkam pod Jarocinem, często tam bywam, a Jarocin wiadomo, legenda polskiego rocka, tak, kolebka. Może mnie zobaczyć w Granach, na koncercie, znaczy tam w Pogo. Każdy się dziwi, bo jak, ty jesteś drobna, przecież ty masz blond włosy, niebieskie oczy, jesteś jak aniołek. Ja mówię, oj, nie jestem aniołkiem. Wygląd nie świadczy o człowieku i wierzę, że moja dusza pokazuje, że to jest najlepszy przykład na to. Że nie kierować się wyglądem. No dobrze, ale jesteśmy w konkursie, gdzie ten wygląd jest ważny. To co w nim robisz? Tak, ja na co dzień nie chodzę na siłownię, nie mam żadnych diet. Po prostu no dużo jem, przyznam się, dużo jem. Uprawiam sport, no jeżdżę na rowerze. To jest wszystko, co mogę zrobić. No makijaż, wiadomo, makijaż, fryzura. To też dużo daje, bo każdy z nas też chce wyglądać jakoś ładnie. I już to jest dla mnie fajna przygoda, już wiem, że coś się zaczyna, co może w przyszłości jakoś tam pomóc mi w dalszej karierze, gdybym chciała coś robić. Od zawsze marzyłam, żeby być aktorką.